Witam, z tej strony Antek. Dzisiaj mamy 29 marca i chciałem pokazać fazę rozwoju w pączku w sadzie. Tutaj jesteśmy przy najwcześniejszej odmianie czereśni, to jest Rivan. Ona najwcześniej kwitnie, też najwcześniej owocuje, czyli wiadomo, że tu wegetacja najbardziej poszła do przodu. No jak widać, już pierwsze kwiatki się pokazały. Nie jest to jeszcze nawet biały pąk, no ale niedługo już one będą tu kwitły. A tu mrozy przed nami, więc ta odmiana może ucierpieć najbardziej. W tej chwili trochę tu już tych kwiatków przemarzło, tak dokładnie nie sprawdzę, no bo jeszcze przymrozki przed nami. Także nie ma póki co jeszcze tak dokładnie sprawdzać, bo wszystko się jeszcze może zdarzyć. No ale jak widać, faza rozwoju jest mocno posunięta do przodu. Może przejdę do kolejnych odmian i pokażę, jak inne odmiany wyglądają w tej chwili. Tutaj mamy odmianę Vega. Ona też wcześniej kwitnie. To jest ta żółta odmiana czereśni. No, owocuje po Rivanie oczywiście. Po burlacie. No i widać tutaj już mocno wegetacja poszła do przodu. Tutaj jesteśmy przy odmianie Cassandra. To jest wczesna odmiana po Rivanie, a owocuje w zbliżonym terminie do burlata. Tu jak widać już pączki pękają się, pojawiają też kwiatki. No ale jeszcze w porównaniu z Rivanem czy Vegą wegetacja jest do tyłu. I tak właśnie wygląda Cassandra. Tutaj jesteśmy przy odmianie Burlat. I ona owocuje właśnie pod Cassandra i Burlat. Owocują w zbliżonym terminie. Ale jak widać, burlat trochę później kwitnie. Widać to nawet tu po fazie rozwoju pączków, że on będzie później kwit. To natomiast jest techlowan. To jeszcze nawet pączki nie popękały, ale już są mocno nabrzmiałe. Owocuje po burlacie. Tutaj jesteśmy już przy odmianie Tamara. I ona, mimo że jest późniejszą odmianą, na przykład od techlowana, to już faza rozwojowa jest bardziej posunięta do przodu, bo tu już widać popękane pączki. Już się rozchylają pączki. Także tu wegetacja szybciej przebiega. One będą wcześniej, powinny chyba kwitnąć od techlowana. Także są bardziej narażone na przymrozki, no, ze względu na fazę rozwojów, niż na przykład ta wczesna odmiana techlowa. I mimo że później owocuje, to ona może bardziej przemarznąć. Tak natomiast wygląda Karina, późna odmiana czereśni. Tutaj mamy odmianę Sylwię, też jedna z najpóźniej kwitnących. Tutaj jesteśmy przy odmianie Regina. To jest jedna z najpóźniejszych odmian. Bardzo późno kwitnie. I jak widać, tutaj faza rozwoju jest mocno do tyłu w porównaniu z innymi odmianami. Dzięki temu, jeżeli teraz przyjdą większe mrozy, ona powinna lepiej przetrzymać. To znaczy mniej pączków powinno przemarznąć. Aniżeli na przykład taki Rivan, gdzie tam już stan wegetacji poszedł dużo do przodu, stan rozwoju pączków, bo tam już przy niższych temperaturach może więcej przemarznąć niż tu przy wyższych temperaturach ujemnych. Także jak teraz zapowiadają minus 5 stopni, u nas przynajmniej, to tutaj takiej Reginie to zbyt wiele się nie powinno stać. Wiadomo, że pewnie coś tam poprzemarza. No ale taki Rivan, gdzie już tam pączki już praktycznie niedługo będzie biały pąk, to one mogą mocno ucierpieć. Więc jak widać, czereśnia czereśnie nierówna. Jeżeli mielibyśmy tylko takie wczesne odmiany i teraz przyjdą takie mrozy minus 5 stopni w nocy, no to praktycznie cały plon tych wczesnych odmian może być już przemarznięty, a na tych późnych jeszcze może coś tam się uzbiera. Teraz może przejdę na śliwki i pokażę, jak śliwki wyglądają. Tu już jesteśmy przy śliwkach. To jest odmiana Lapotica, czeczeńska Lapotica, czy Lapotica. To jak widać, wegetacja też już poszła mocno do przodu.
Z tym, że te mrozy to jeszcze jej chyba nic nie powinno zrobić. Minus 5 stopni najbliższe, jeżeli się sprawdzą. Pewnie część przemarznie, ale tragedii nie powinno to jeszcze być. Może przejdę na kolejną odmianę. Tak wygląda odmiana śliwki Amers. Tak natomiast wygląda odmiana Prezydent Śliwka. To jest najpóźniejsza odmiana. Tutaj jesteśmy przy gruszce. Jest to odmiana Konferencja. Tak ona wygląda w tej chwili. Także póki co u nas to było najchłodniej minus 6 stopni w zeszłym tygodniu. Trochę pączków przy czereśni przemarzło, ale jeszcze tragedii nie ma. Na jakiś plon można liczyć. Zobaczymy nadchodzące noce, bo zapowiadają po minus 5 stopni. Pewnie te wczesne odmiany, tak jak Rivan czy Vega, trochę w kość dostaną, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie, czy czasem nie będzie niższa temperatura, a może takich mrozów nie będzie. Także tak wygląda sytuacja w Wielkopolsce na dzisiejszy dzień, na 29 marca. Pozdrawiam.